Hej, z tej strony Noxy. Dzisiaj zaczniemy od jednego z moich ulubionych komentarzy spowodowanego tygodniowym niewróceniem filmów. Mati pisze: Kurw, już było tak dobrze. Miałeś pożądane wyświetlenia, regularne wrzucanie filmów, ale musiałeś zjebać? Słuchajcie, ja w tym momencie nawet nie żartuję. To, że moje nienagrywanie wywołuje u kogoś złość, jest na pewien sposób miłe i pokazuje, że faktycznie są ludzie, którym zależy, a nie tylko oglądają, bo po prostu oglądają. Jak coś, to wiedzcie, że przerwa była spowodowana moją chorobą, którą jeszcze może być trochę słychać w moim głosie. Ja po prostu nie chciałem za bardzo chrypieć na filmach, więc chciałem się trochę wykurować. Dobra, koniec gadki szmatki, przejdźmy do tematu filmu. Minęło 10 dni od wprowadzenia nowego systemu RUN i niedawno strony typu OPGG znowu zaczęły pobierać dane statystyczne od Riotu, a ja, jako że uwielbiam cyferki, to nie odmówię sobie tej przyjemności i dzisiaj spojrzymy sobie na to, które postaci i które runy radzą sobie najlepiej w nowym systemie. Kolejność, w jakiej będę wymieniał postacie, nie ma znaczenia, bo statystyki są miejscami niespójne, ale na pewno wyznaczają pewne ogólne trendy, które można już teraz zaobserwować. Najpopularniejszą postacią patcha, która jednocześnie jest największym hitem tego patcha, to Ezreal. Ez po raz pierwszy od prawie półtorej roku ma winrate powyżej 50% i od razu udało mu się wskoczyć na winrate 56% na roli AD Carry. Jest widywany w co trzeciej grze, a jego ogólny winrate jest zaniżany przez ludzi grających Ezem na dżungli i midzie, gdzie aktualnie radzi sobie zdecydowanie gorzej. Główną przyczyną tej sytuacji jest nowa runa, kleptomancja, dająca mu golda oraz przydatne przedmioty za atakowanie bohaterów po użyciu umiejętności. Tak, jego Q również nakłada tą runę. Dzięki temu Ez zdecydowanie szybciej zdobywa swoje główne przedmioty, a wcześniej jego głównym problemem było to, że jego ścieżka przedmiotów była za droga w porównaniu do innych AD Carry oraz za mało elastyczna. O ile drugi problem zostaje nierozwiązany, to szybsze Trinity Force daje mu aktualnie pozycję najsilniejszego AD Carry. Na mida zawitał Malzahar, którego główną runą będzie przywołanie Aery. Te małe, słodkie coś zdaje się mieć pewien problem z balansem. Runa ta zdawała się być początkowo zaprojektowana na postacie mające dużo utility wspierającego drużynę, najlepiej w formie tarcz, jednak okazała się tak uniwersalna, że nawet postacie w ogóle nie korzystające z jej defensywnych właściwości świetnie się z nią czują, zwłaszcza te, które mają pewne efekty zadające obrażenia przez jakiś czas. Nie inaczej jest w przypadku Malzahara, którego Malefic potrafi dwukrotnie wysłać Aery, żeby ta albo to zadało obrażenia. Malzahar wygrywa na średnio 55% gier i przyjdzie wam go spotkać raz na 10 rozgrywek. Górną aleję dominuje Yorick, co jest pewnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie. Myślę, że duże znaczenie ma tutaj usunięcie Fervora, który bardzo pomagał wielu postaciom, na które grabiarz miał po prostu ciężko. Dodatkowo świetnie zgrywa się on z drzewkiem run dla tanków, a zwłaszcza uściskiem nieumarłego, który został mocno zbufowany względem poprzedniego systemu specjalizacji. Można by pomyśleć, że Riot miał dość fighterów na topie i chciał przesunąć metę w kierunku bardziej wytrzymałych postaci, ale to temat na inny film. Tak czy inaczej, dzięki usunięciu kłopotliwych dla Yorika linii, jest on w stanie bez większych problemów spokojnie splitpushować wieżę, a jedna z nowych run, Demolka, pozwala mu łatwo zniszczyć wieżę, jeżeli tylko jego przeciwnik będzie przez chwilę nieobecny na linii. Yorick wygrywa obecnie 53,5% swoich gier. W przypadku topa na pewno warto wspomnieć również o Singedzie, który ma podobny winrate, może nawet odrobinę wyższy, a to wszystko za sprawą niezbalansowanej interakcji runy przywołania Aery z umiejętnościami zadającymi obrażenia rozłożone w czasie, coś jak w przypadku Malzahara. Singed gazuje swoich przeciwników i często zdarza się tak, że Aery zada im obrażenia kilkukrotnie. W lesie są trzy postacie, które zdecydowanie lepiej radzą sobie od reszty. To Ramus, Shyvana i Jarvan. Zacznijmy od Ramusa. Pancernikowi przypasowało nowe drzewko run dla tanków i mimo, że można się doszukiwać pewnych synergii jego umiejętności, a bardziej playstylu z runą kluczową Predator z drzewka dominacji, to połączenie to w praktyce zdaje się sprawować gorzej niż standardowy build w tanka. Myślę, że z czasem winrate Ramusa będzie odrobinę maleć, bo najwięcej w nowym systemie zyskał on na tym, że praktycznie jego playstyle jest ten sam, a ma kilka mocnych synergii ze swoim drzewem run, tym z tanka. Kolejnym silnym leśnikiem jest Shyvana. Nasza smoczyca dobrze radzi sobie z czyszczeniem dżungli, a pojawienie się większej ilości tanków na górnej alei jest dla niej jak najbardziej na rękę. Standardem na niej jest wybranie drzewka precyzji oraz runy kluczowej do ataku, która w połączeniu z tym, jak Frozen Mallet pomaga jej się trzymać przy celach, daje bardzo dobre rezultaty. Ostatnim leśnikiem, którego będę omawiał, jest Jarvan.
Zdecydowanie najlepiej radzi on sobie w szybkim pozbywaniu się swoich przeciwników. Dzięki porażeniu z drzewka dominacji potrafi na jedno combo zabić carry przeciwnika, a jego duże obrażenia obszarowe czynią go znacznie lepszym w walkach drużynowych niż wcześniej wymieniona przeze mnie dwójka junglerów. I ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna rola, czyli support. Nie, ja naprawdę nie żartuję. Moja osobista niechęć do tej roli nie zmienia tego, że z całego serca szanuję supporty. Ja nie potrafiłbym siedzieć z randomowym AD carry na linii i patrzeć, jak x razy popełnia samobójstwo. Także supporty, wiedzcie, kochamy i potrzebujemy was. Jedną z najlepszych dla was postaci jest teraz Sona, która pięknie działa z przywołaniem Aery. Więcej tarcz, więcej obrażeń. Czego chcieć więcej? Warto wiedzieć, że nawet wyższy odsetek wygranych ma Sona z kleptomancją, ale moim zdaniem jest to bardziej spowodowane nieumiejętną grą ludzi na przeciwników z tą runą, niż tym, że jest to najlepsza opcja na Sonie. I to na tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. Od dłuższego czasu nie robiłem już filmów, które wymagają dłuższego czasu na przygotowanie. Jeżeli ten film wam się podobał i chcecie ich więcej, to możecie podesłać link do mojego kanału swoim ziomkom. Więcej nas będzie, to weselej nas będzie. Kto nie subuje, ten z Demacji.